Dziś mamy 4 dzień stycznia 2024 roku. Rafał Kulik, zapraszam na Silesia Flash. Mniej niż w poprzednich latach, ale wciąż dużo osób ginie na drogach województwa śląskiego. W ubiegłym roku było to 126 osób. Rok 2024 w tej statystyce rozpoczął się niestety od tragicznego wypadku w Częstochowie, gdzie na przejściu dla pieszych zginęły dwie kobiety. Potrącił je 80-letni kierowca Karolina Komada. Ani noc, ani złe warunki atmosferyczne nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnego kierowcy łamiącego przepisy. Na ulicy Legionów w Częstochowie, mimo małego natężenia ruchu drogowego, na pasach zginęły dwie kobiety. Kierujący osobowym Audi, 80-letni mężczyzna, najpierw dopuścił się wykroczenia polegającemu na wyprzedzaniu pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, a następnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tym przejściu. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby w wieku 33 i 45 lat, obywatelki Ukrainy, pomimo podjętej reanimacji na miejscu, poniosły śmierć. Kierowca został zatrzymany i sprawie przygląda się teraz prokuratura. W wyniku badania na obecność alkoholu w organizmie stwierdzono wynik negatywny. W dniu dzisiejszym został on doprowadzony do prokuratury rejonowej na Częstochowa Południe, gdzie trwa jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Został mu ogłoszony zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Co więcej, to nie jedyny taki wypadek w Częstochowie. Tego samego dnia około godziny 16 na Alei Wolności został potrącony mężczyzna. Kierujący Fiatem Ducato, 25-latek, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się również na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku tego zdarzenia 81-letni mężczyzna z urazem został przetransportowany do szpitala. I takich przypadków jest więcej. W całym 2023 roku doszło do ponad 1800 wypadków, w których zginęło 126 osób. I na tym nie koniec. 2024 rok zaczyna się tragicznie. 3 dni tego roku, 3 ofiary śmiertelne. Jedna na Żywiecczyźnie, 2 na terenie Częstochowy. To wszystko osoby piesze. Tak więc jest nad czym pracować. My czekamy na poprawę pogody, przede wszystkim na poprawę warunków, ale jednocześnie informujemy kierowców, że od początku roku policja w sposób szczególny zwraca uwagę na bezpieczeństwo pieszych, a tutaj zagrożenie karami, jeżeli chodzi o wykroczenia, o mandaty, jest najwyższe. 1500 zł, 15 punktów karnych, naprawdę przez chwilę nieuwagi taki mandat można otrzymać. Mundurowi apelują też do pieszych, którzy wchodzą na jezdnię, aby kierowali się zasadą ograniczonego zaufania i nosili odblaski. Wypadek ciężarówki był przyczyną zamknięcia tunelu przebiegającego przez centrum Katowic. Około godziny 9:30 samochód ciężarowy uderzył w ścianę tunelu pod rondem generała Ziętka, uszkadzając płyty ściany tunelu. To praktycznie sparaliżowało centrum Katowic. Tuż po wypadku na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Zdecydowano też zamknąć dla ruchu jeden z pasów drogowej trasy średnicowej przebiegającej przez tunel w kierunku Sosnowca. Bardzo szybko w centrum Katowic utworzyły się duże korki. Do wypadku doszło właśnie na pasie w kierunku Sosnowca, kiedy kierowca osobowej Toyoty, zmieniając pas, uderzył w jadącą przez tunel Skodę. Ta uderzyła następnie w tył ciężarówki, a samochód ciężarowy w wyniku zderzenia wpadł na ścianę tunelu. W wypadku nie było osób poszkodowanych. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Ta historia rozpoczęła się od zaskakującego zwrotu akcji, a dziś dopisujemy do niej kolejny rozdział. Chodzi o Wojciecha Kałużę, którego nazwisko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, mimo iż nie piastował on najwyższych funkcji państwowych. W kolejnym rozdziale nie piastuje już również funkcji członka zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O odwołaniu zastępcy prezesa do spraw rozwoju zdecydowała w środę Rada Nadzorcza Spółki. Dawni koledzy polityczni Wojciecha Kałuży mówią teraz wprost. W końcu przyszła sprawiedliwość. Paweł Jędrusik. To 21 listopada 2018 roku i sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której najprawdopodobniej po raz kolejny marszałkiem miał zostać Wojciech Saługa. Tuż przed sesją okazało się, że Wojciech Kałuża, który znajdował się na listach Nowoczesnej, uścisnął dłoń Prawu i Sprawiedliwości, a jego głos pozwolił wybrać na marszałka Jakuba Chełstowskiego. Ten był wtedy kandydatem PiSu. 4 lata później, kiedy zmienił się układ sił, Kałuża przestał być wicemarszałkiem. Zatrudnienie znalazł w JSW w zarządzie. 3 stycznia tego roku został odwołany.
Jedyna słuszna decyzja usunięcia Wojciecha Kałuży z tego stanowiska, które dostał za zdradę polityczną, które dostał po tym, jak stracił funkcję wicemarszałka Sejmiku Województwa Śląskiego. No ani kompetencyjnie, ani sprawiedliwie takiej funkcji nie powinien pełnić. Więc to jest taki wyraz sprawiedliwości w końcu. Głos w sprawie lokalnego polityka zabrał nawet premier Donald Tusk. Wydaje mi się, że to symbolicznie kończy ten ponury etap upartyjnienia wszystkiego, co tylko się dało. I niskiego poziomu etycznego tych działań, czego symbolem stał się między innymi pan Kałuża, no głównie mieszkańcy województwa śląskiego na pewno do dziś pamiętają, czego symbolem pan Kałuża stał się kilka lat temu. Na razie obowiązki Wojciecha Kałuży przejął prezes JSW Tomasz Cudny. Nie wiadomo też, czy i jaką odprawę dostanie były wicemarszałek. Kariera polityczna raczej jest skończona, choć niewykluczone, że towarzysze z Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam będą starali się pomóc Wojciechowi Kałuży, choć ja tu nie liczyłbym na ich aż tak dużą lojalność. A w przypadku kariery menedżerskiej, no Wojciech Kałuża nie ma jakichś wielkich kompetencji w tej materii, więc myślę, że na pewno na tak wysokich stanowiskach nie znajdzie swojego miejsca. Usunięcie Wojciecha Kałuży z państwowej spółki to tylko jedna ze zmian personalnych, które właśnie się dzieją. A takie zmiany, większe lub mniejsze, jak zapewnia rządząca koalicja, pojawią się wkrótce także w kolejnych państwowych gigantach. 100 transplantacji serc oraz płuc wykonał w ubiegłym roku zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To najlepszy wynik wśród ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej w Polsce. Po raz kolejny w Zabrzu wykonano również najwięcej transplantacji u dzieci. Magda Sincewicz. Codziennie starają się udzielać pomocy tym pacjentom, dla których nie ma już innego ratunku. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych stron i mają różne historie. Łączy ich jedno. Trafili w zeszłym roku do specjalistów z Zabrza. To dokładnie 53 osoby z przeszczepionym sercem i 47 z płucami. Więcej niż rok wcześniej. Uważam, że u nas ten poziom jest bardzo dobry. Wyniki transplantacji we wszystkich ośrodkach są dobre. I mam nadzieję, że te programy we wszystkich ośrodkach się będą coraz lepiej rozwijać i zarówno nasz szpital, jak i koledzy będą coraz więcej robili przeszczepów z coraz lepszymi wynikami. To jest zawsze ratowanie czyjegoś życia. To są pacjenci, którzy nie mają innej opcji. Jeżeli u tych pacjentów nie wykonamy przeszczepów, to oni po prostu umrą. Ośrodek z Zabrza jest pierwszym w Polsce w liczbie wykonanych transplantacji i pośrodku listy europejskich placówek. Hiszpania w tym dominuje, ale są też takie państwa, które wyprzedzamy. Mimo to, że jest zwiększona ilość dawców, za co ogromnie dziękujemy szpitalom, którzy zgłaszają nam dawcy, to jest ogromna praca anestezjologów, to nasza lista zakwalifikowanych do przeszczepu i do serca, i do płuc nie maleje. Ona z roku na rok niestety wzrasta. Liczba oczekujących nigdy nie pokrywa się z liczbą dawców. Sytuacja dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlaczego? Bo coraz więcej chorujemy, niekoniecznie odpowiednio dbając o siebie. Często też dowiadujemy się, że nasz stan zdrowia zależy od naszych genów, na które przecież nie mamy wpływu. Ważna zatem jest tu profilaktyka. Bardzo ważna. To ci starzy, tak ja przykładowo, co już im poszło na ten świat, a tak to jeszcze żyją. Żyją i mają świadomość, że jeśli kiedykolwiek będą potrzebowali pomocy, to wiedzą, gdzie się o nią zwrócić. To już jutro po godzinie 20 poznamy zwycięzcę lub zwyciężczynię drugiego sezonu programu Mosz Grajwka, zostań gwiazdą. W piątek na antenie telewizji TVS 4 finalistów zawalczy o główną nagrodę. Karolina Komada postanowiła sprawdzić, jak wyglądają ostatnie przygotowania do finału. 18 uczestników, ale tylko jedna nagroda. Przez ostatnie tygodnie zdolni artyści w różnym wieku walczyli o dostanie się do wielkiego finału programu Mosz Grajwka, zostań gwiazdą. Poziom jest bardzo, bardzo wysoki i, co dziwne, wyrównany, więc powiem szczerze, że cieszę się, że to nie ja muszę podejmować wybór, kto ma zwyciężyć. Ktoś to dostanie i to jest piękne. Tak naprawdę no, każdy z uczestników dostanie statuetkę, bo samo to, że przeszli do wielkiego finału jest chyba nagrodą. O główną nagrodę powalczy 4 finalistów, a raczej 7, bo do finału dostały się 3 finalistki i jeden 4-osobowy zespół z Poznania. Emocje są bardzo duże, dużo nerwów, stresu i wszystkiego, co można sobie wyobrazić przy tym, co idzie.
Utwór, który wykonamy, będzie to utwór zespołu Whiskey River, Karolino Wróć. Jest to taka mieszanka country, bluesa, rocku, znaczy wszystkiego, jazzu, wszystkiego. Ale taki rock and roll. Rocka też. No, rocka. Można powiedzieć wszystkich gatunków, które nas najbardziej charakteryzują. Pozostałe finalistki to Gabriela Borkowska. Nie przestaje szukać pomocy. I Katarzyna Malżycka, która w półfinale zaśpiewała utwór Anny Jantar. To już przedmieścia gorzki smak. Autobus rusza w krótki rejs. 3 miesiące rzeczywiście tej przygody muzycznej z telewizją TVS i z programem. To było przepiękne przeżycie. Jest mi bardzo smutno, że to się już kończy. Było trudno, były to emocje, była to też duża praca. Do ścisłego grona finalistów dołączyła również Magdalena Rabanda, otrzymując złoty bilet od jury, i to właśnie ci sami jurorzy podejmą decyzję, kto zwycięży drugą edycję programu. Przewiduję ogromne problemy, spory i kłótnie, ponieważ cały czas podkreślam, że poziom był niezwykle wyrównany i do końca tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy podczas tego finału. Ja sama nie podjęłam decyzji. Co do wszystkich uczestników jestem bardzo pozytywnie nastawiona. To był sezon takich moc wrażeń, bardzo zaskakujący, uczestnicy z całej Polski, którzy wiedzieli, po co przyjechali do nas. Wielki finał już o godzinie 20 na antenie TVS w piątek 5 stycznia. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne jutro o godzinie 16. Spokojnej nocy, dobranoc.